This is the way. Witamy, witamy. This is the way. Witamy na grze ligowej Beskarheads. Dzisiaj jestem praktycznie jedyny. Razem ze mną jest Fistach. Witamy serdecznie naszych widzów. Witajcie widzowie, ci na żywo i ci później na YouTubie, którzy nie będą mogli obejrzeć z nami w tym czasie meczu. Dzisiaj tak naprawdę tylko ja jestem na kamerze. Fistacha nie mamy, ponieważ jego twarz jest zakazana i nie może być publikowana. Także witajcie wszyscy, słuchajcie. Dobrze, to w takim razie przejdziemy do omawiania naszych rozpisek. Mamy dwóch graczy, nasz kochany pilot Peter i Kronos. Kronos leci Firstorderem, a Peter leci Galactic Empire, czyli praworządnymi wcześniejszymi, a Kronos leci praworządnymi późniejszymi. Fistach, może ty zacznij od swojej strony, czyli od rozpiski Kronosa. Od strony Kronosa, który mnie dwukrotnie zniszczył, więc ja tą rozpiskę w miarę kojarzę. Nie jestem mistrzem FO. No ale dobrze, zaczniemy sobie tutaj od lewej strony, od strony Nightfall, która jest tutaj dosyć bardzo mobilnym stateczkiem. Będzie tutaj mogła się zdeklokować. Ma tutaj dosyć duży szereg jamów, więc prawdopodobnie będzie starała się tutaj to wykorzystać na samym początku. Jest wyposażona w Ion Missiles, czyli po trafieniu statek otrzymuje jeden damage plus tyle jonów, ile weszło. Następnie tych kart FO do końca nie kojarzę, więc może na tak upgrade'ach się nie będę aż tak bardzo skupiał. Mamy tutaj bombera, który w fazie systemowej może zrobić boosta, co dużo ułatwia mu zrzucanie bomb proximitków i sejsmików. Tutaj Peter będzie musiał się tutaj mocno skupić, żeby ten bomber nie leciał mu dosyć za blisko i żeby tej proximitki mu nie zrzucił. Oprócz tego jest również wyposażony w rakiety jonowe. Będzie mógł tutaj te miny, bomby zrzucać z jedną miarką więcej, czyli z dwójeczką. Jeżeli by tutaj naszła taka sytuacja. Ember, który może tutaj wziąć Deplita albo Straina, aby wykonać namierzanie albo beczułkę. Wyposażony w Marksmanshipa, który tutaj na tym scenariuszu wydaje mi się jest bardzo dobry. Jeszcze tutaj Predator i Hull Upgrade, więc Ember tutaj będzie przeżywalny i no myślę, że on może tutaj też trochę namieszać. Recoil z torpedami jonowymi, Predatorem. Tutaj również on będzie z deklokiem. No i fantastyczna Malarus, która jak jest zestresowana, może użyć swojego ładunku, żeby stresy, będąc zestresowana, zamieniać oczka na uniki albo trafienia. Słuchasz mnie? Dokładnie. Czyli co? Mogę przejść do imperialnej rozpiski? Oczywiście. Imperialna rozpiska złożona jest prosta jak budowa cepa. Mamy Suntira Fela, czyli Ace of Leg and Legend.
Ciekawe, czy będzie rzucał same blanki. Razem z Predatorem, Hull Upgrade i Shield Upgrade. Czyli mamy dopakowanego Suntirfela. Mamy jedno tarcze i jeden więcej Humpay. Darth Vader w klasycznym TIE Advanced X1. Czyli nic nowego, nie jest to na pewno Defender. Mamy Predictive Shot, czyli jakaś tam karta, jakaś tam moc zupełnie bez sensu, zobaczymy jak to będzie działało. Kiedy zadeklarujesz atak, jeżeli obrońca jest w twoim bullseye, możesz wydać jedną moc. Jeżeli to zrobisz podczas roll defense die step, obrońca nie może rzucić więcej kości obrony niż ty wyrzuciłeś hitów, krytów. Brilliant Evasion, czyli klasyka, może wydać jedną moc, żeby wymienić dwa oczka na evade, pod warunkiem, że nie jesteś bluzego atakującego. Pattern Analyzer, czyli będzie czarował po czerwonych manewrach. Fire Control System, Shield Upgrade, Afterburners. Bardzo fajnie złożone, zobaczymy jak będzie działać. No i dwa klasyczne interceptory, dwa gołe interceptory z PSM-1 i oba mają Predatora. Dobrze, panowie, czyli co, możemy powiedzieć, żeby zaczynali. Poczynajcie w imię Boże, jak to pod Grunwaldem mówili w sumie tak naprawdę obie strony. Wydałem rozkaz do ataku i panowie zaczęli grę. Która rozpiska bardziej ci się podoba? Żadna mi się nie podoba. Chociaż nie, jak mam być szczery. Przede wszystkim tak, o tyle jest fajnie, że mamy tutaj... Nie mamy rebelii. Nie mamy rebelii, tak, dokładnie. Czyli mamy tutaj FO i mamy Imperium. Natomiast z jakiegoś powodu bardziej lubię Imperium. Mhm. Może dlatego, że jest po prostu jak najbardziej pierwotna, taka surowa, tak? Więc stawiam na Imperium Petera, ale nie dlatego, że uważam, że lepiej lata, czy tam ewentualnie, czy ma lepsze statki. No po prostu jest to tylko i wyłącznie kwestia indywidualnego podejścia do frakcji. No i mamy pierwszy obiektyw, który został zajęty przez Petera. Chwycił na swojego interceptora skrzyneczkę. A niestety bardzo trudne zadanie przede mną, ponieważ ja muszę obsługiwać w tym momencie i overlaya, i oglądać co się dzieje na czacie streama i w ogóle wszystko robić, także wierzymy w ciebie. Dobrze, że sam w siebie nie wierzę. Mamy ostry atak. Może trudno powiedzieć ostry atak, natomiast żółta Alfa Squadron. Ja myślę, że tutaj ta środkowa paczka zostanie w pierwszej turze odpuszczona. Natomiast właśnie tutaj na samej górze już zostanie dziabnięta. Kronos przechwytuje kolejną skrzyneczkę. W sumie tak naprawdę jest to do niego, jak dobrze widzę, pierwsza skrzynka. Ogólnie to powiem tobie, że rozpiska Imperium tak naprawdę wydaje się, oglądający tutaj na stole, że jest zwyczajnie prosta. W przeciwieństwie do rozpiski FO, gdzie każdy statek ma napchane, no poza Malarusem tak naprawdę upchane ma upgrade'ów bardzo dużo. Tak, upgrade'ów, które będą mocno komplikować Peterowi grę. Peterowi grę, tak, ale wiesz co, też trzeba się zastanowić, czy one po części nie komplikują również gry dla Jacka, dla Kronosa, chociaż może nie, bo jeżeli już grał to rozpisko wiele razy, to podejrzewam, że powinien kojarzyć jak najbardziej karty posiadane. Ja sam miałem z nim okazję zagrać dwukrotnie na tą rozpiskę, dwukrotnie z nim przegrałem, raz zdecydował rzut na inicjatywę, natomiast drugi meczyk to już na warszawskim turnieju zbił mnie jak małe dziecko i nie pozostawił w tej żadnej litości. Mamy drugą skrzyneczkę. Komander Malarus przechwycił, wozi ją razem ze sobą na swoich plecach. Panowie oznaczają wożone skrzyneczki
Czekajmy, żeby energii. Było łatwiej, tak. Peter stara się, widzę, że wiadernym i Sumutirem będzie próbował oblatywać ze swojej lewej strony. Zdecydowanie będzie chciał wykorzystać przewagę swojego PS-a. Myślę, że to będzie klucz do jego taktyki. Tak, widzę, że tu są agresywne manewry. Myślę, że w kolejnej rundzie oni się będą tutaj o tą środkową zakręcą górna strona Rico i Nightfall. Tak. W tej rundzie myślę, że jeszcze nie będzie strzelania. Panowie przydzielają sobie punkty za obiektywy. Po 2 punkty. Tak, ponieważ bezpiecznie. Środkowa skrzyneczka jest takim newralgicznym punktem. No zobaczymy. Czyli tak, w tym momencie można powiedzieć, że liczy się niższy PS, żeby podlecieć i przejąć danego obiektywa. Natomiast ja myślę, że strona imperialna, czyli Peter, mimo wszystko będzie próbował wykorzystać potencjał militarny i punkty punktami za obiektywy, natomiast będzie próbował zabić fizycznie naszego Jacka i w ten sposób wygrać grę. A jak najbardziej ku temu predyspozycję, patrząc na Vadera, ale też interceptora Sentira. No zobaczymy, jak mu to wyjdzie. Ja tu się skłaniam jednak bardziej po stronie FO, mimo że samej frakcji zbytnio nie lubię. Natomiast no miałem doświadczenie przeciwko tej rozpisce i wiem, że jest silna. Tak, natomiast należy zauważyć, że obaj panowie są bardzo doświadczeni. Jacka pamiętam jeszcze za czasów pierwszej edycji. Tak, tak. Peter to też grał na pierwszą edycję, także panowie są naprawdę doświadczeni. Myślę, że spotkali się wielokrotnie podczas gry na żywo. Myślę, że tutaj tą żółtą interceptorką będzie szarszował na ten punkt? Osobiście nie. Myślę, że byłoby to z jego strony troszeczkę za duże ryzyko, ponieważ doskonale wiemy, że interceptor akurat, gołe interceptory jego, Piotra naszego, nie posiadają ani hull upgrade'a, ani shield upgrade'a, więc może być problem ewentualnie, jeżeli się wystawi. Bo zwróć uwagę, że mamy naprzeciwko 3 statki, które być może będą chciały prosto skierować się na środek. No zobaczymy, ale ja bym tego nie robił, bo byłoby to dla niego przy braku... Ja ze strony bombera gracza widzę tutaj ten boost w systemach i ciekawe, czy będzie przyjmował tą paczkę, czy będzie chciał się jej podjąć, bo ta sytuacja może być trochę tutaj patowa z tym podjęciem paczki, bo brak akcji, skupienia czy namierzenia jakiegoś statku z chęcią zabicia może tutaj spowodować, że no, spadnie nam tutaj stateczek. Panowie ustawiają diale. Myślą. Ja na miejscu Petera miałbym dużą zagwozdkę z manewrem tej żółtej interceptorki, jeżeli miałaby ona jeszcze strzelać i nie miałaby zostać zabita. Mamy rzut na inicjatywę. Przepraszam, że jak na razie jeden.
Przepraszam, przemilczałem się w moment, ale musiałem się przerzucać po overlayach i ustawiać pewne rzeczy. Sprawdzać, czy są jakieś ważne wzmianki. Ruszyli. O, i czy podejmuje się? No patrz, jednak bierze tą paczuszkę. A jednak zaryzykował, ale to może się dla niego bardzo źle skończyć. Chyba, że wierzy w swoje kości. No, jestem ciekawy, jak teraz poleci gracz. A, no tutaj jeszcze buścik. Mm-hmm. Bo jeżeli by wykręcał w lewo, a to robi, ach, no to ładnie. W kolejnej turze sądzę, że będzie tutaj proksimitka grana. Robi boosta, zrzuca proksimitkę i no tutaj intercept może mieć problem. No tak, bo gracz jakie ma? No tak, proksimitka ma i sejsmiki. Piękny bumpik. Ale czy to znowu będzie dla niego jakieś złe? Niekoniecznie. Niekoniecznie, bo tutaj nie będzie miał za bardzo czym dolecieć. Ja tu będzie strzał w zerówce, więc co wleci, to wleci. No i teraz tutaj się zastanawiam, co ewentualnie zrobi Peter, bo zostając w tym miejscu, może się narazić na atak dwóch statków, o ile będzie chciał. I tu jest bam. Ale słuchaj. Też nieźle. Pytanie, czy Peter będzie skręcał w prawo. Bierze teraz bumpy w 2-7, tak, bumpy w 2-7 generalnie już nie są jakieś takie bolące, jeżeli zbumpisz się w statek przeciwnika, więc to też nie jest jakieś mega źle. No, jedna jest tylko różnica. No to już jest troszeczkę gorzej. To już jest troszeczkę. To była konsekwencja tego pierwszego bumpu. Jakby nie patrzeć, trochę Peter na tym buście i paczce jednak zyskał. Obyło się bez żadnego hita. Tak, oczko poszło. Przepraszam, oczko. Tak, i zobacz. I tutaj był pierwszy piękny manewr do przodu z Sintirem. Próba oblocenia ewentualnie ewidentnie skończyła się na tym, że będziemy mieli piękną pozycję do strzału, ale zobacz, Suntir złożony w ten sposób, mając Shield Upgrade'a i Hull Upgrade'a, wyborne. Staje się niesamowicie wypornym statkiem. To już, nie jest ten biedny Suntir, który lata ewentualnie z Hull Upgrade'em, jednym Shield Upgrade'em. To jest naprawdę statek, którego musisz się obawiać. Tak, i możesz sobie pozwolić na taki moment ryzyka. A nuż widelec wyjdzie ci jakiś manewr, znajdziesz się w miejscu, gdzie no będzie gorąco, ale te dodatkowe dwa hapsy dają ci taką pewność przeżycia. Zobacz, Peter zrobił bardzo fajny manewr, zobaczcie. Poszedł, zrobił najpierw boosta, potem zrobił beczkę. Nie uciekł z arka, ewidentnie nie uciekł z arka, natomiast ustawił się tak, że przeciwnik jest we własnym bullseye'u. No i wykorzystuje swoją umiejętność. A Vader, jak to Vader, poleciał w środek, chwycić swojego kija i będzie rozdawał lagi na lewo i na prawo. Tak, tutaj Malarus też niestety nie będzie mogła się odpalić. No to jest bump w swój statek. Gdyby się zbumpiła w tą jedyneczkę, no to tutaj byłoby to bardziej korzystne dla niej. Mamy pierwsze strzelanie. Wiaderny atakuje Embera. I piękny rzut. Wydaje oczką, tak, jest greedy, ale z drugiej strony podejrzewam, że niewiele będzie to kosztowało, ewentualnie tarczy straczy, natomiast no jednak troszeczkę zabolało. Troszeczkę zabolało. Czyli wchodzi pierwszy kryt. Panicked Pilot.
O, tutaj też się posypały. Kości tutaj są bardzo łaskawe dla Petera. A zdecydowanie Kronos na zielonych Blanche. Direct hit. Czyli Nightfall nie ma już tarcz. No nie jest to początek, który chyba Kronos chciał, żeby tak to wyglądało. Tutaj wpadł kryt, a więc Kronos musi wypuścić paczkę i Peter decyduje, gdzie ona się znajdzie. Tak, to można powiedzieć, że mocny początek ze strony Petera. Tak, naprawdę tak. Piękne rzuty wchodzą. Z drugiej strony niestety mamy troszeczkę pecha na kościach, no ale to jest X-Wing, tak? No widocznie, ewidentnie Vader ma dobry dzień z Suntirem. Vader Vaderem, ale ja chyba jednak nie doceniłem tego manewru w sam środek i no, złapał dwa statki na bamba. Cóż to był za strzał? Kto dostaje obrażenie? Malarus strzelała. Czyli tak, żółty dostaje obrażenie, ale nie jest to coś strasznego. No, no nie, no to jest bardzo łagodny wymiar kary póki co. Mamy kolejny strzał. Dobrze widzę, recoil, tak? Tak. Hit, oczko, blank. Wydajemy oczko tak i nie mamy żadnej... Nie mamy żadnych obrażeń. No, pytanie, czy tu będzie jakaś zemsta ze strony Ember? Może być, aczkolwiek nie będzie to nic strasznego. No. Czyli co? I wchodzi kryt. Wchodzi kryt. Ostra gra, chłopaki się wymieniają, lagami się okładają na lewo, prawo, wydaje mi się, że to może się skończyć bardzo szybko. Tak. Stwierdzili, że będą mieli podobną talię obrażeń krytami, jak daje red 1. To również drugi gracz też przyjmie tego directa, żeby było równouprawnienie. Czyżby alfa żółta atakowała? Jeden hit mamy tylko. Tutaj nie powinno być nic strasznego. Udało się. Statystyka zielonych się trochę naprawia. Tutaj nie spodziewałbym się nic wielkiego. I poszło oczko, tak, bo już nie ma żadnego ryzyka w tym momencie. I... No, bezpiecznie. No i ostatni strzał. Kolejny interceptor. Interceptor wali do naszego recoila. Taki sobie strzał, bardzo, bardzo sławny, bardzo słaby w porównaniu do tego. Ale oczko jest, może zmodyfikować. Jest, tak, dokładnie. Nie zauważyłem tego oczka, ponieważ się skryło pod jego arkami. No i żółty teraz będzie się mścił. No, myślałem, że on już strzelał, a tu jednak nie. I co sobie wybierzesz za cel? Nightfall wybrał. Mhm. No to tak czy siak nie ma żadnych żetonów do modyfikacji. No ale mimo wszystko dwa kilka. A nie, tu jest oczko. Nie, niestety, tu mamy oczko, więc jeden hit do trzech kości obrony. I rzucamy... Ale zdaje się, że mamy oczko na Nightfall, więc spokojnie, bezpiecznie nic się nie stało. Tak, no paczka tutaj wypadła, więc tu będzie jeden do dwóch dla Petera. Czyli mamy 5 punktów dla Petera i 3 punkty dla Kronosa. A nie, przepraszam, 3. Tak, 3, bo tutaj było zabrał jeszcze jedną paczkę ze środka.
Czyli co? Na emberze mamy panikę pilota, czyli mamy dwa stresy. Tak, no, niekoniecznie chciałbym mieć te stresy. Bo... Tak, ale wiesz co, zobacz, wydaje mi się, że Ember jest troszeczkę w dobrej sytuacji, bo niekoniecznie coś może zaszkodzić, tak? Bo co? Bo nic, tak? No. Jeśli ona pójdzie do przodu, za bardzo nikt do niej nie będzie mógł strzelać. Ja się zastanawiam na środku tutaj maty, czy tutaj zrzucenie bomby nie byłoby bardziej korzystne na Vadera, aby nie robić jednak tego boosta na samym początku. Chociaż z drugiej strony pewno była na statku przeciwnika. Tak, tylko teraz tak, trzeba się zastanowić, czy zrzucenie ewentualnie bomby nie spowoduje tego, że Kronos sam sobie zaszkodzi. Chociaż... Znaczy się mówię tutaj o minie zbliżeniowej, a nie o sejsmiku. Gdyby ona tak ładnie siadła, żeby nie zahaczyć, a nie, Vader będzie się ruszał jako ostatni, więc nie, zdecydowanie nie. Oj, zapiekło Ember, Damian zapiekło, ostry kebab na podwójne picie dla niej. Ja myślę, że to za słabe jeszcze określenie. Jak gołym ogniem wsadzony pręt w nosa zabolało. No, ach, chłopaki, jak oni teraz ten problem rozwiążą? Kto poleci po tą skrzyneczkę samotną? Jeżeli przeżyje, no to myślę, że Peter będzie leciał. O nie, on tutaj ma już paczkę tym żółtym, więc on jej zgarnąć nie będzie mógł. Ja nie wiem, czy ewentualnie Vaderem, natomiast lecenie Vaderem po tą skrzyneczkę. Nie, myślę, że sąd tak, jeden. Tak. Ja myślę, że sąd Irem będzie się wykręcał. Teraz wykręci, w kolejnej rundzie zgarnie tą paczkę. Zgubi przy okazji stres, będzie miał turę na przygotowanie się do kolejnej wyżynki. Że w tym momencie się zastanawiam, czy ja bym nie chciał zapalować na Nightfall, ponieważ ona jest na ostatnim HP-ku. I to mogłoby spowodować, że obiektywy obiektywami, ale zabicie statku to jest jednak bardzo mocno punktowane. Tak. Ja bym na miejscu Petera skupił się na upalowaniu Nightfallki. Czy tam Nightfalla. Nie wiem. Nightfall. Była kobietą? Ja niestety nie znam się aż tak dobrze na płciach tych... Drodzy widzowie, czy Nightfall była kobietą? No, że Kopernik była kobietą, to wszyscy wiemy doskonale. No i tak, i zobacz. FO jest zdecydowanie w tym momencie, wydaje mi się, w gorszej sytuacji. Tak. No ta tura była... To była tutaj... bardzo agresywna, tak. To była bardzo agresywna tura. I się opłaciła się. Ja bym tutaj się dużo obawiał jednak, że ten wymiar kary będzie dużo bardziej srogi, ale Peterowi to się bardzo opłaciło. Jest tak, naprawdę w dobrej czyli pozycji. Agresja popłaca. No w tej edycji... Na nowych zasadach jak najbardziej. Zabić jak najszybciej, żeby przeciwnik nie mógł się podnieść. Zabijcie wszystkich, Bóg rozpozna swoich. Mamy rzut na inicjatywę. Kto będzie tym razem pierwszy? Peter. Peter jest pierwszy. Okay. Peter jest pierwszy, ale wydaje mi się, że no tutaj powinien być w systemach ten boost. Na graczu. Czy będzie?
Jest. Jest boost. Jest boost, będzie mina. No i czy się uda wyrzucić jeszcze dwa hity? Faktycznie zapomniałem tutaj, że on mógł zrzucić minę o jedną miarkę więcej, tak, więc nie wiem, czy jednak Wadera. O, ładnie, ładnie, ładnie. No i mamy zabitą. Zabity stateczek. I żółty wypuszcza bombę, bo niestety. Jest to trudno, żeby martwy statek przewoził bombę. Ale to musiało się stać. Tak. Ale patrz, jak on właśnie tutaj ładnie ustawi sobie tą bombę, skręci w lewo, tym bomberem będzie mógł jeszcze zgarnąć w tej turze, w tym ruchu tą paczkę. Ile jest fart interceptor? Będę musiał zerknąć. Trzy punkciki. A nie, jednak nie bierze paczki. Ostro do przodu. No i też jest w sumie dobrej sytuacji, bo prawdopodobnie Wader poleci do przodu i nie będzie dobijał tej, no chyba, no że tak, zrobi kojo. To był ewidentny manewr ucieczkowy, czyli bierzemy nogi za pas i wyciekamy bama ostatniego HPK. Tak, zrzucia energię, ponieważ on już nie ma... Nie ma paczki. Nie ma paczuszki. O, i tutaj mamy wykorzystanie linkowanej akcji. Enchanted Jamming Sweet, ubranko dżamowe. Jeden z tych zdjęć, ale w dalszym ciągu jednak akurat powoduje, że Ember jest wykluczona mimo wszystko z gry. No raczej sobie w tej turze nie postrzela. I co? Bierzemy skrzyneczkę? Czy będziemy się bali? Wielka ręka poszła. Jest. Jak dają, to bierz. Jak biorą, to uciekaj. Czyli można powiedzieć, że sytuacja na mapie bardzo szybko się zmienia, tak? Po pierwszym... Dynamiczny miecz, tak. Mecz. Dobra, mamy 6 punktów. No, czy tutaj będzie próba zbampienia Wadera? Ale próba zbampienia Wadera... Może się skończyć bardzo źle, tak, bo tutaj prawdopodobnie Wader, jeżeli już, to zbampi się o Nightfall i będzie mógł strzelać do Malaros. Zrobił troszkę, Piotr zrobił inaczej niż myśleliśmy. Tak, poleciał zupełnie w inną stronę. Ta paczka go w ogóle nie zainteresowała. On chce po prostu gonić Embera i go wykończyć. Czyli idzie klasycznie na wyżynkę statków, a nie na zdobywanie obiektów. Tak, i teraz zobacz... Tak, tak jak myśleliśmy. Zbampił, ale tutaj Wadara to nie będzie bolało. On tu ma dwa forsy do wydania. Tak, ale może Malarusa zaboleć. Tak, tak, tak. No, może Malarusa, ale czy nie chciałbym strzelać do Knight na tym ostatnim? Skoro mogę jeszcze modyfikować mocą? Tak, o, tak, tak, tak. Ale tak. To będą tylko dwie kości. Tu panowie. Trzeba było ich skarcić trochę. No patrz. Co? I pójdą dwie. Tak, wydana ostatnia moc. Mamy dwa hity i dwie kości.
A tutaj już jakieś tajne. O! No, plan był dobry, wykonanie było dobre, natomiast finalnie nie wyszło. No finalnie zielone kości postanowiły się zrehabilitować po stronie Kronosa, tym kluczowym. Wydaje mi się, że ulgę aż tutaj słyszałem i okrzyk radości ze strony Kronosa. Tak, a Vader już nie będzie mógł się posiłkować, a nie ma jeszcze, będzie miał jeszcze oko to. Będzie miał jeszcze oko, tak. Tak. O, no i odpowiedź tutaj solidna. Ale wydaje oko zdecydowanie. Obrona też jest bardzo dobra. Vader nie chce tutaj tracić swoich punktów wytrzymałości. Ember będzie strzelał do Vadera, ale bez modyfikacji. Nie, tutaj nie powinno tutaj nic wielkiego wyniknąć. Czyli tak, bez modyfikacji strzał na zasięgu trzecim do Vadera, do pana wiadernego. To raz. Mamy tylko jeden hit. Myślę, że tutaj powinien wybronić. No oczywiście, tam Vader, co to dla niego. Wyliczył to wszystko po prostu. Oczywiście, ale nie wyliczył tego, że Nightfall może rzucić dwie kości. No, tutaj systemy Vadera nie obliczyły wszystkiego, tak. No, no i jedna. Ale mamy pierwszą tarczę na Vaderze. No ale wciąż myślę, że Peter jest za... I znaczy, zobacz, się... i to był kryt. I to był kryt, który powoduje, że skrzyneczka nasza wlatuje z Vadera, ponieważ Kronos przymycił tam krycika. Już uzupełniamy na overlayu. Ale tak, ale... Zobacz, ja nie wiem, czy on w tym momencie nie chce tej bomby wystawić w ten sposób, żeby sprowokować przepraszam, chrypa, żeby sprowokować Kronosa do tego, aby wziął tą skrzynkę, a on wtedy z Sintirem będzie polował na tego. Czekaj. Ale to Kronos powinien teraz tą... A to Kronos, kłaść. Dokładnie. Masz rację. No ja nie wiem, czy chciałbym tutaj kłaść tą paczuszkę. Ponieważ tam czyha Ace of Legend. Mamy tu kolejny strzał do Vadera. Ace of Legend. No, trzy trafienia. Nie, co ty, on tylko postawił. Ale działa. Jest to jakiś sposób. Jak widać, dobry. Kolejne dwa. No, tutaj niestety nie mamy strzału. A. Ale tu jest bardzo ładny strzał. Tak. Bez przeszkody. Czy uda się zabić tą Nightfall? Hit. Dwa hity. I trzy kości obrony. No. Kronos. Moc będzie. O, patrz. Znowu to robi. I. Nie. O, niestety. Magia go. A nie? Oczko, proszę Państwa. No to ja w tym momencie słyszę naprawdę krzyk Petera, przekleństwa, które idą. Tak, mógłbym tutaj powiedzieć, myślę, że sytuacja bardzo podobna jak do mojego ostatniego meczu z Molfarem i strzałów do biednej Asoki, która no przeżyła. Ale coś ty temu Molfarowi zrobił, że Molfar stwierdził, rezygnuje z ligi. Liga jest nadal otwarta. Liga jest nadal otwarta, ale widziałem, że później po 23 naprawiły się jego molary. Molfare, tak. I szukał kolejnego gracza. Morale się naprawiło tak. Morale, tak. Chciał sobie odbić po grze z tobą. Ale widać, że musiał ochłonąć. Ja to w pełni rozumiem, też bym się zdenerwował, bo faktycznie ta Asoka w tamtym meczu powinna zginąć. No ale cóż, skupmy się na tym meczu. Mamy dwie luźne skrzyneczki do zabrania, ale nie sądzę, aby Peter byłby nimi zainteresowany. On tutaj myślę, że skupi się na próbie
do jechania mimo wszystko. No tak, bo ta jedna samotna skrzyneczka, która leży sobie samotnie, trudno to określić w tym miejscu. Ona by była może ewentualnie łatwym celem dla tego zielonego interceptora, ale... On już ma paczkę, nie może wziąć kolejnej. Czekaj, nie widzę faktycznie. No tak, to w tym momencie ona sobie bezpiecznie będzie leżała i będzie czekała na to, że ktokolwiek ją weźmie. Wydaje mi się, że ta gra skupi się w tym momencie bardziej na wzajemnych atakach, że oni opuszczą sobie te skrzynki. Tak. I wrócimy do klasycznego X-Winga. Chramolić obiektywy, bierzemy lagi i naparzamy się po głowach. Ale ja myślę, że Nightfall powinno. Ja myślę, że powinno uciekać tutaj w górę. Tak, ale dążę do tego, że powinna dostać order, albo powinien. Order za to, że przeżył. No zdecydowanie, w takiej sytuacji, w której była. Tak, dokładnie. Na ostatnim HP, tylko z oczkiem, można powiedzieć. Na Twitchu nam piszą, że problem Rastopitera jest taki, że nie ma brać jak skrzynek. W tym momencie faktycznie, jeżeli poleci po skrzynkę, to będzie miał wyłączony statek, tak? A sytuacja zmieniła się diametralnie, ponieważ w tym momencie Top Kronos przejmuje inicjatywę. Tak. Poprzednia tura była turą Petera, natomiast ta po tych rzutach zielonych była, no też w trafieniach jakby nie patrzeć, bo paczuszka wypadła. Wader stracił 3 tarcze. Co tutaj wymyślił? Jest burza mózgów. Ember, ile mu zostało hit pointów? 2, jak dobrze widzę. Musiałem poprawić na overlayu. Tak, no i prawdopodobnie on w tej turze zgubi tego ostatniego stresa. No tak, to będzie... Będzie już wchodził do akcji. Chociaż ten Sontir, myślę, że będzie go dalej męczył w tej turze. Rzut na inicjatywę. I Peter jest pierwszym graczem. No, dużo tutaj to nie zmienia. Próba bloku będzie na pewno. Zobaczymy, czy będzie skuteczna. Zobacz, jak łagodnie poleciał tym krudżem. A tutaj będzie chciał zjonować prawdopodobnie Wadera. To tak. No tak, on chce wykorzystać faktycznie swoje misile, jony. No tutaj nawet jeżeli przemyci jedno trafienie, to będzie bardzo korzystne dla Kronosa. Tak, szczególnie, że Wiaderny jest już bez tarczy, jest potencjalnie, no nawet pomimo jego dużej ilości kasiobrony, to jest jednak dobrym celem, bo jest wart 6 punktów, tak? Chyba. Już sprawdzam. Wader. 8. Tak, i ten. Zobacz, i ten bump też spowodował, że to nie jest zła sytuacja. Dla recoila. Tak, bierze oczko ze stresem. Fakt, że nie weźmie target locka.
I co? Będzie chciał przechwycić tą skrzynkę? Może być to ryzykowne, bo jak sam... To może być bardzo ryzykowne, bo mamy dwa ostatnie hit pointy, a Stuntir to na pewno to nie, ale na 99% raczej zbumpi się w tego. No właśnie, zastanawia. Bierze deplita, prawdopodobnie będzie robił beczka. A nie, namierzanie. Namierzanie. O, jednak nie podjął. Ale on jest tak ustawiony, że raczej nie będzie strzelał do Suntira. Też mi się tak wydaje, że no Suntir, nawet jeżeli poleci prosto, no to wybustuje się stamtąd. Raczej nie będzie chciał zostać. A nawet jak się zbumpi, to zbumpi się raczej tak, że nie będzie strzelał. Nie będzie strzelał. No tutaj Nightfall odważnie. Nightfall odważnie, ale wydaje mi się... Jam na Vadera. No i coś nie tak? Nie poszło im. Co chłopaki robią? Może mieli takie złudzenie, że coś tutaj nie powinno przejść, a jednak. Tak, ale pozycja Nightfall może niestety spowodować, że... A jak się tutaj ładnie zmieścił? No niesamowicie. On będzie polował na Suntira. Tak. To jest złośliwe polowanko na Suntira ewidentnie. I tak, no. Zgodnie z przewidywaniami. Tak, ale jego pozycja jest taka, że on dostanie... Ale ten Ember chyba... Nie, będzie go widział. Będzie go widział. Część rozpiski Anmowicze, Recall i gracz PWO zajmą się WDR-em. Jam? No, mam pewne obawy co do tego, czy Lord Wiaderny przeżyje to, co będzie się działo. Teraz będzie się działa bardzo ważna rzecz. I na jaki strzał się zdecyduje, powiedz mi? Do kogo będzie strzelał? No ja myślę, że tutaj do Nightfalla powinien strzelać mimo wszystko. Jest tutaj w bullseye'u. Jest na ostatnim HP. I tak właśnie jest. Ale mamy tutaj tak, predator, tak. Mamy oczko. Tak, czyli to mamy... Trzy. No to umiera, bo niezależnie co rzuci, wchodzi... Ale starał się dobrze, dwa wejdy poszły. Tak, ale to jest gwarantowany kill. No i do Petera wpada 4 punkciki. Za Nightfalla. Vader stara się tutaj... Recoila teraz trochę pohartać. Idzie target lock. No tak, ryzykuje, nie chce mocy wydawać, ale rzucił. On mocy już nie ma, bo wydał tutaj na... Wydał, dokładnie. No, jeden, raz. Ale trzeci. Zobacz, i wyrzuca skrzyneczkę. Kolejna skrzynka. Po co komu skrzynki, kiedy można strzelać? Ja bym tutaj nie ryzykował ponownie tej paczki, nawet jeżeli Vader miałby po nią pójść, z tego względu, że gracz tutaj będzie, myślę, szachował tak. Te miejsce miną, sejsmikiem. Mam wrażenie, że skrzynki w ich grze są najmniej ważne. No tak, tutaj już nie była zebrana, więc prawdopodobnie i ta nie zostanie. Kolejny strzał mamy tutaj, Malarus Suntira. Naszego Suntira, ale tak, no dwie kości to najwyżej mogły go połaskotać, a nie zrobić mu krzywdy, także.
Nie, tam nic nie weszło, jak mi się dobrze wydaje. Nie. Mhm. I recall będzie oddawał pewnie do Wiadera. Do Wiadernego idzie. Ciekawe, czy wujek Wiaderny to przeżyje. Znaczy przeżyć to przeżyje, ale to... O? O, może być tak, bo idzie... Idzie jest, Predator. Jest oczko, tak. No i pozamiatane. I pozamiatane. Jeszcze kryt. Co tu mamy? Blinded Pilots. Czy Wiadernego nie ma? Wiadernego nie ma, za to Kronos ma 8 punktów za niego. No i jest bardzo blisko przed zamknięciem tej gry na swoją korzyść. No tutaj mamy hit crit. No i wchodzi raz. Full bridge. I mamy na ostatnim HP-ku. No tutaj będzie strzał w zielonego. Za specjalnie dużo mu nie zrobi. Nie. No ale Peter ma teraz naprawdę ciężki orzek do zgryzienia. Próba strzału na zasięgu trzecim. The Ember, ale podejrzewam, że to akurat też nie zrobi. Ale twoje blanki zawsze się zdarzają. Zgodzę się z tym. Piękny wynik rzutu. Zobaczymy, co on teraz... O. Poczekaj, nie dorzucił. Jeszcze na kość, tak. O, czyli wyda oko, tak, jest bezpiecznie. Tak. Mało brakowało. Czyli mamy punkt dla Petera za obiektyw. I punkt dla Kronosa. 17-11. No ja sądzę, że teraz w tej turze... Wiem, że to będzie ostatnia runda. Tak, no tutaj Kronos wydaje mi się, że będzie starał się skupić na zabiciu Santira i to rozumiem, że tutaj nie będzie już próby podejmowania kolejnych paczek. Chociaż w sumie tą dolną paczkę gdyby zebrał i nie zebrałby kryta, to będą dwa kolejne punkty. Bomberem, gdyby się obkręcił na górę i zebrał kolejną, no to już ma pewne punkty do wygranej. Mhm. Wystarczą 3 punkty. Jeden już ma na Malarus, która niesie paczuszkę, więc zdobyć tylko 2 te. 2 paczki i mamy wygraną grę. Tak, i ja nie wiem, czy właśnie Grucz nie pójdzie po tą paczkę. Czekaj, bo nie wozi chyba niczego, nie. Nie, nie wozi. U Kronosa tylko Malarus ma paczkę. Więc jedna paczka idzie tu. No i wydaje mi się, że czekaj. No, no Ember, Ember robi jeden ostre, bierze paczkę i jest, wydaje mi się, też w bardzo dobrej sytuacji, bo no... Tak, z tym, że ja nie wiem, czy on nie będzie próbował, bo zobacz, że target lock leży na Suntirferze, więc ja nie wiem, czy nie będzie próbował zrobić jakiegoś, wiesz, manewru kolejnego, tak, żeby walnąć do tak naprawdę do biednego Suntira, który już ledwo dycha. No i w tym momencie byłoby już kompletnie po grze. Tak, tak, tak. To zabicie Suntira kończy grę. Ale zawsze mogą się tutaj podzieć kości, blanki. Tak, ale... Nie no, wiadomo, jest to X-Wing i sytuacja może zmienić się diametralnie, natomiast Peter, on już za bardzo nie ma czym po pierwsze zdobywać skrzynek, to już w ogóle nie ma o czym mówić, a po drugie jest w zdecydowanie gorszej sytuacji i ma, tak naprawdę ma na stole wielki problem. I wydaje mi się, no tutaj no, ma dwa statki tylko, tak? Więc nic nie zrobi takiego, żeby po pierwsze pójdzie jakiś blok,
żeby zablokować Suntirę. Ja nie wiem, co on Suntirem będzie próbował zrobić. Czy ewentualnie 5 do przodu? Ja myślę, że może się pokusić o recoila, że będzie zakręcał do środka. Może próbować przynajmniej. Szukać tam zabójstwa kolejnego. Wbrew pozorom, jeżeli to dobrze rozegra, no to tą turę, jeżeli tutaj Kronos nie zebrałby paczek, no to mógłby ją jeszcze przeżyć, ale kolejna tura już po tej to już byłoby ewidentnie ostateczna. Czyli znowu inicjatywa, ale zobacz jak pięknie niebieski, cały czas inicjatywa jest po stronie Petera. Znam ten ból. Znam ten ból doskonale. Mam szczęście do tego. O, jak się pięknie wystawił. Czyli jednak nie poleciał po skrzynkę, tylko poleciał na wyżynkę. No i co? Kto będzie celem? Ale wydaje mi się, że no, bardziej bym się kierował na... No zielone jest całe, więc... O, kusi. Ale wozi skrzynkę. Kusi, dokładnie, zastanawiam. A jednak. Jednak zdecydował się na taki manewr. W sensie, że położyć target locka na... Nie, jeszcze się zastanawia. Czy jednak na zwykłego interceptora, czy na Suntira? To na Suntira, a jednak skończymy na Suntirze. Tak, chcę. Próbuję zwiększyć szanse na zabicie Suntira, ale czy mu to wyjdzie? Chociaż jakby się skupił na tym zielonym dwoma statkami. Prawdopodobnie będzie beczka w lewo. Tym emberem, żeby jeszcze bardziej utrudnić życie Suntirowi. Że co? Że liczy, że będzie... Chociaż tak, do góry. Tak, no, będzie beczka w lewo, bo podejrzewam, że on... Nie zrobił beczki. Nie? Jednak nie. Ja bym się chyba tutaj pokusił. Ja nie wiem, co on zrobi z Suntirem. Wydaje mi się, że Peter poleci 5 do przodu. Ja bym tutaj na jego miejscu... Właśnie chciałem powiedzieć, ale zobacz, to będzie zakręcał. Zobacz, jakiego pięknego killboxa zrobił. Bierze skrzynkę. No tak. Ale wydaje mi się, że to już w tym momencie jest taki akt rozpaczy ze strony Petera. No i co? Musi zabić recoila. Recoil jest na... No ostatni... nie, to jest... Gdzie jest nieszczęsny recoil? A nie, on tutaj jeszcze jest. Nie. Bez szans. Niemożliwe. Chyba, że wejdzie jakaś seria krytów. I z takimi rzutami. No dwa hity, ale to akurat... I co to zmieniło? Wydało. No może mieć jedno albo dwa. No, ja bym przyjął. Ja dwa. Też bym przyjął, no dokładnie. Zawsze to oczko przy ataku. No i teraz zemsta Kronosa. Ale ja nie wiem, czemu on się skupił na tym zielonym. Ja nie wiem, czy ja bym nie wolił do Suntira. Przerzut. I 4 hity. Czy mi się to... Nie ginie. 2 wchodzą. No i tutaj mamy strzał w zasięgu pierwszym. Primary way. Target lock pewnie? No, nie ma innej opcji. Jeżeli chce. Nie. No wydał target locka, tylko Peter zawsze porzucił. Rozumiem. No ale udało się. Go obroniło. Ten misklik go obronił. Tak, no i dzięki temu
będzie kolejna tura, mimo wszystko. Odnoszę wrażenie, że Peter się trochę denerwuje, że też jest w tym momencie, on już widzi, że jest w bardzo złej sytuacji. Ember jest bezpieczny, bo wyda oka ewidentnie. Mhm. Dwa punkty, jeden punkcik po stronie Kronosa. Ta tura musi już być ostateczna. Ale też w tej sytuacji może łatwo do tyłu uciec. Pięć do przodu i go nie ma. No, na skrzynkach na pewno nie wygra w tej. Chociaż nie. Okay. Mam możliwość wzięcia jeszcze jednej skrzynki? Bo kto u niego wozi skrzynkę? U Jacka. Mamy tylko i wyłącznie jedną skrzynkę chyba ważoną. Tak, Malarus. Malarus wozi skrzynkę. Więc ona tej skrzyneczki nie weźmie. Recoil może jakby tutaj zaczął wykręcać w stronę tego obiektu. No dobrze, ale powiedz mi tak. Według ciebie jest szansa, że Peter to wyciągnie? Chyba nie. Nie wyciągnie. Jeżeli tutaj Kronosowi się nie uda zdobyć paczki w tej turze i nie zabije Santiera, no to po prostu będzie jeszcze jedna tura i w kolejnej wygra. Dwie tury max. Ale myślę, że w tej turze to się tutaj powinno podziać. Ja nie wiem, czy bym się nie pokusił tutaj tym bomberem zboostować i nie rzucić jakiejś minki. No tak dla świętego spokoju. Czemu nie? A od tego ma te minki, tak? No, gdyby tutaj zrzucił sejsmika, no to są trzy skałki, które by tutaj chętnie przyjęły tego sejsmika i tu będzie duży obszar, na którym mógłby się znaleźć Sontir. Wiecie co? Ja odczuwam dziwnie chorą przyjemność oglądania Billa Vixwinga. Nawet pomimo tego, że faktycznie ciężko teraz ogarnąć to, co się dzieje, znaczy ciężko, na pewno jest trudniej ogarnąć, co się dzieje z uwagi na tę misję, natomiast w dalszym ciągu odczuwam cholerną rozkosz z oglądania tego, co się dzieje na stole. I z grania. Tak, jest to ciekawy mecz. No, obaj gracze nie skupili się typowo na tych paczkach, na scenariuszach, więc mamy tutaj przyjemność oglądania takiego starszego X-Winga. No, bo co trzeba powiedzieć? To faktycznie, ja nie ukrywam, że nie do końca wszystko mi się podoba w tym X-Wingu, w tych zmianach K7. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko skupienie się na obiektywach to nie jest bezpośredni klucz do zwycięstwa. Jednak nie można zapomnieć o tym, że dużo punktów dostaje się za zabijanie statków, więc tego też nie można zapomnieć. No 8 punktów za Wadera tutaj jak najbardziej. Dokładnie. No i tutaj mamy klasyczny pojedynek, właśnie klasyczny dogfight, tak? Znany z poprzedniego, z poprzednich, no może trudne słowo edycji, ale klasyczny X-Wing. Obiektywy w tym momencie, w tej misji obiektywy... Bardziej smaczek. To jest taki smaczek, w tej grze akurat, tak? Postanowili po prostu się tutaj po buziach trochę... A, mamy rzut na inicjatywę, czy Peter znowu go wygra? Tak jest. Oczywiście. Niepokonany. No dobrze, i co tutaj? Czy w systemach będzie jakiś buścik? O, proszę. Idzie bombka. Bum. Idzie bombka. No i co? I będzie bardzo fajnie, ponieważ będzie mógł sobie wybrać albo jeden, albo drugi obstakl. No. A zielony jest na ostatnim HP. Zielony więc tutaj... jest na ostatnim HP, więc ale... No nie, co, nie udało mu się. Tak, to będzie ucieczka. Ucieczka, ale myślę, że go złapie. Nie.
O, mamy rzut, mamy bumpa, self bumpa mamy. I mamy oko, ale na szczęście nic się nie dzieje. Ale to wydaje mi się, że to jest próba zbumpienia Suntira. Jeżeli nie chcesz przytulić, a były od własnego sejsmika, to beczka w lewo. Wydaje mi się, że to powinna pójść. No chyba powinna, ale... Ale chyba liczy się z tym, że jest w stanie to przyjąć. No. Takie troszeczkę... O! O! Wiesz co? Czekaj, a co on zrobił? Nie zrobił żadnej akcji? Wydaje mi się, że Peter po prostu powiedział już w tym momencie GG. Tak, GG. GG. Dziękujemy bardzo. No, tak jak tutaj mówiłem, że tu mina w tym miejscu może być bardzo dobrym rozwiązaniem. Wydaje mi się, że Peter zapomniał o tych bombach. Ale tak, to jest właśnie X-Wing, że trzeba ogarnąć bardzo wiele rzeczy. Niesamowicie dużo aspektów. Tu bomba, tu loty. No, chłopaki wymieniają się uwagami. No i co? No i jak podsumujesz tą grę? No, tak jak mówiłem, Kronos wygra. Ale faktycznie, no... Nie wiem, co mam powiedzieć. Wiesz co, pierwszy atak Petera... Pierwsza tura strzelania była po stronie Petera, ale później już była zdecydowana defensywa. Defensywa do końca. Ja nie wiem, czy tutaj niestety nie powinienem powiedzieć może troszeczkę czegoś negatywnego natomiast tego X-Winga, że cztery statki, ja tak. Nie wiem, czy to nie był właśnie powód przegranej, że miał cztery statki. Chociaż z drugiej strony, czy ja wiem, zwróć uwagę na to, że to była gra, gdzie liczyły się tak naprawdę umiejętności pilotów, nie zdobywanie celów, tylko walka. Widać było. Tak, tutaj też tą sytuację by zmieniło, gdyby Nightfall spadła w tej turze, której powinna. Powinna, dokładnie. To ewidentnie ustawiło, no, nie tyle ustawiło grę, co zdecydowanie pomogło Kronosowi w wygraniu. Tak, tak, bo... wytrzymała ostrzał naprawdę w sposób rewelacyjny. Dobrze, czy Peter i Kronos będą chcieli się do nas dołączyć? No, dołączyli się do nas. Witamy. Nie, Kronos jest Kronos. Dobry wieczór. Halo, halo. Jacku, czy nas słyszysz? Puścił nas. Pozwolę sobie do niego napisać. No, niestety, wszyscy nas opuścili. Ponoć Peterowi nie weszło wrzucenie Kronosa dalej do nas. Więc chyba będą jeszcze tutaj próbować do nas dołączyć. Okej. Okay. Czy teraz? Masz wyciszony mikrofon, to może być źródło twojego problemu? Nie, wcześniej nie miałem na pewno. No nieważne.
Dobry wieczór, witamy cię serdecznie. Gratuluję. Dobry wieczór. Gratulujemy. Ja tutaj od Dzięki początku wielkie. Byłem pewny twojego zwycięstwa. A bardzo dziękuję, miło usłyszeć. Wiesz co, musimy ci powiedzieć, że... Czekaj, to nie był Ember. Nightfall. Wiesz co, te ostrzały, twoje rzuty z ręki i wejdy, to było coś niesamowitego i to chyba bardzo pomogło ci w zwycięstwie. Musisz tutaj jakąś, wiesz, podwyżkę dla niej przewidzieć, bo... No, ale z drugiej strony w tym pierwszym engage'u tam popłynąłem strasznie z rzutami i zarówno tak, Ember, jak tak. i Nightfall dostały po prostu po mojej tak centralnie, także... Ale się zrehabilitowały. No, to prawda. Znaczy Nightfall potem przeżyła tą kolejną turę, co było super kluczowe na koniec dnia. Ale agresywnie manewr Petera na początku trochę cię zaskoczył, odniosłem wrażenie. Ale mówisz o którym manewrze? Na samym początku, jak żółtym interceptorem poleciał praktycznie na środek pod skały, gdzie zbampił twoje dwa statki. Znaczy, wiesz co, ja wyszedłem z założenia, że to jest trochę nie do uniknięcia. Ja zrobiłem błąd przede wszystkim taki, że Malarius wzięła trzy bank, a nie dwa bank. I myślę, że to był kluczowy kłopot mój, ponieważ ona wtedy się zbampiła o siebie, o Nightfall bodajże. I nie było tutaj oczka I nie było target locka, i nie było odszedł. Tak. Także to poszło generalnie dużo gorzej niż mogło. Ale No my wiecie, z się drugiej strony tutaj. to była sytuacja, z której nie miałem moim zdaniem wyjścia. Znaczy, to musiałem w to się wpakować tak na koniec dnia. No tak, no tutaj Peter nas trochę zaskoczył tym manewrem tego żółtego. Myśleliśmy, że on nie będzie leciał w stronę tej paczki, a jednak. A bardzo Nie, no. fajna, przepraszam, ja skupałem tak, przepraszam, wszedłem ci w słowo. Bardzo fajna gra, No to... bo poszliście tak naprawdę, nie wiem, czy to było celowe, czy nie, ale poszliście nie w obiektywy, nie w zbieranie tych paczek, tylko zwyczajnie układaliście się jak w klasycznym dobrym X-Wingu, zwyczajnie po głowach lagami. Wiesz co, znaczy ja myślę, że rozpa Pitera jest tak skonstruowana i moja rozpa trochę też tak jest skonstruowana. To znaczy, ja jak sobie robiłem te first order, to generalnie chciałem grać jednak w gierkę, w której nie mam statku, który łapie objective i spiernicza na drugi koniec planszy, tylko chciałem złożyć sobie eskadrę, która będzie naprawdę do bicia i bardzo mi się to FO podoba w takim złożeniu. Znaczy ono rzeczywiście daje mi te opcje. Mam te dwa supportujące statki w postaci Gradza, który jednak wciąż może też zaatakować z pocisków pionowych. Mam Nightfall, która może zrobić parę ciekawych patentów, jest bardziej straszakiem niż rzeczywiście je robi, ale zawsze ten gem fajnie pomaga. I tutaj właśnie tak naprawdę śmierć Vadera jest trochę efektem tego gema, no bo on musiał wydawać forsy na te akcje. I mam trzy statki do bicia, Malarius, Ember i Recoila, takie klasyczne do bicia po prostu. I mi się to super podoba. Znaczy, Recoil jest obłędnie dobrym statkiem. Myślę, że bardzo niedocenianym w poprzedniej wersji X-Winga. A Ember cały czas jest fajnym takim pocket ace'em, no, kieszonkowym asem za niewielkie punkty. Jeszcze tak z ciekawości Ja tak. się No. ciebie zapytam, jak tutaj Ember, przepraszam, nie Ember, tylko gracz, rzucał tą proksymitkę w tego zielonego interceptora. Rozważałeś tutaj zrzucenie jej na twarz Vaderowi? Tak, rozważałem, ale wiesz co, wyszedłem z założenia, że jak to jest, lepszy jakiś passing Lepszy grace niż, pewniak. No to tak, już lepszy pewniak, znaczy ładnie rzuciłeś, wszedłem po który. prostu w statek, który miał zginąć, nie? I tam on miał już chyba jedną czy dwie rany wbite, także to był, ten statek był już zaczęty mocno, ale lepiej mieć go z głowy po prostu, bo on potem by mi przeszkadzał zwyczajnie i by mi tam łapał te case'e i gdzieś tam zawracał głowę. No. No miałeś tutaj akurat możliwość wyboru, tak? Albo tutaj dużo bardziej pewne trafienie. Wiesz, ja wyszedłem z założenia, że po prostu Nightfall tam sobie podleci, zrzuci gema i generalnie jakby bezpiecznie wyjdzie z sytuacji. No a i tak Vader mógł do niej strzelać, mówiąc szczerze, czego się nie spodziewałem w ogóle. Myślałem, że ten Vader poleci trochę szybciej. A tak, wpakowałeś bardzo dużo upgrade'ów w gracz, w Bombera. I tak Bo są za paradoksalnie, darmo. bo są zadane, tak, ale paradoksalnie, tak naprawdę, nie wiem, przepraszam, czy to on, czy to ona, paradoksalnie, tak naprawdę, poza rzuceniem bomby, to był taki statek, który latał, stwarzał zagrożenie, powodował, że Peter musiał się bać, natomiast
on de facto poza rzuceniem bomby to niewiele zrobił. Poza tym, że szachował w pewnym... A nie, właśnie. I ostatnie rzucenie bomby, ostatnia proximitka spowodowała, że gra się zakończyła. Natomiast faktycznie... A, proximitka i sejsmik, dokładnie. Sejsmik, To jest trochę tak, że ja tego gadżetu nie nadużywam, bo jak go zaczynam nadużywać, to on mi ginie po prostu. Także wychodzę z założenia, że lepiej trochę ostrożniej się nim zachowywać, ale tak naprawdę wiesz, zabicie jednego statku, czyli 3 punkty i dobicie Suntia to jest naprawdę wystarczająco dużo. On miał jeszcze, pamiętaj, target locka na Vaderze, gdyby recoil go tam nie rozbił wcześniej, to on miał jeszcze jonówkę na Vaderze i ta jonówka by ugotowała Vadera tam generalnie, także... Tak, zauważyliśmy to, że no, tam jedna była, potem... była w cenie. Tak, a potem bym zrobił i tak w lewo boosta, zrzucił proximitkę do tyłu i ten Vader by miał tą proximitkę przed twarzą. Albo by na nią wleciał, albo miałby ją w następnym ruchu tuż przed sobą. Także wiesz, on był super moim zdaniem bardzo ładnie, tutaj ustawiony. Bardzo ładnie tutaj według mnie poleciałeś. Wykorzystałeś ładnie umiejętności statków. No i tutaj też trochę szczęścia z tą Nightfall, że przeżyła, bo gdyby się stracił, no to troszeczkę inaczej by, myślę, tutaj Peter by później poleciał. Prawda, natomiast ja jeszcze chciałem powiedzieć, że my rozmawialiśmy z Peterem sobie po grze i Peter sam stwierdził, że on po prostu zagrał zbyt agresywnie i że zbyt agresywnie wpakował się w kombat i Vaderem i trochę w sumie na koniec Suntir. Bo tą Suntir w zasadzie mógł spokojnie uciekać w drugą stronę, a nie wracać do środka stołu, tak jak zrobił. Także wydaje mi się, że trochę Peter mi pomógł, mówiąc szczerze, wygrać tą grę, niż że ja ją sam wygrałem. Tak już bardzo uczciwie stawiając sprawę. No tak, bo Vaderem wyszedł z założenia, że lecę sobie na środek i próbował być takim rozjemcą, nie? Że ja będę wszystko, kurna, liczył, wydaje mi się, na mobilność i na dużą ilość forsów, nie? Ale no niestety, nawet Vader kupa, kiedy wrogów kupa. Nawet Vader kiedy wrogów kupa, o tak. No wiesz, ten Vader jak dostał ostrzał z recoila, to był nie dość, że społowiony, to nie miał force'a żadnego i focusa też nie miał, także on był golutki, on czysto jechał na kostkach, nie? Także wydaje mi się, że to też było tak niepotrzebnie agresywne, może mógł sobie chyba odpuścić to wydawanie force'a chwilę wcześniej i po prostu no, tak, bo on przeżyć. On tam jeszcze wydał force'a, żeby zrobić oko, ale miał gemę od ciebie. Tak. I... tak. Nie, poza tym faktycznie wrzucając się na środek spowodował, że bardzo fajnego killboxa zrobiłeś na niego, także no. Nie było wyjścia, trzeba było walić. Ale faktycznie wracając do Grudge, tak, no, trzeba powiedzieć, no jest to bombowiec, a nie myśliwiec, tak? No i spełnił swoją rolę rewelacyjnie. No to prawda, natomiast ja jeszcze chciałem powiedzieć, że ja chyba najbardziej mam poczucie zmajnowania Malarius, bo tu był taki moment, kiedy Suntir stał sobie... zbampiony o Ember, a Malarius zrobiła oczko zamiast wziąć target locka. I to jakiś kompletny bzdura z mojej strony, bo ja po prostu się trochę przestraszyłem, że on mi przypadkiem zrobi focus fire, ale miałbym za to strzał z klasterów w tego Suntira i potencjalnie turę wcześniej miałem szansę go zdjąć. Także no, zmarnowałem tę okazję, mówiąc szczerze. I w ogóle Malarius to, że nie odpaliła klasterów przez całą grę, to też taka trochę sytuacja niespotykana z mojej perspektywy. Czekaj, ale wykorzystałeś umiejętność Malarusa? Tak, 2 razy. Tak, tak. Tu w pierwszym engage'u i tam zresztą wbiłem jakąś ranę czy dwie na tym Alpha Squadronie, co był tam zbampiony z Nightfall. I potem chyba na Vadera bodajże, jak strzelałem, ale to nic nie dało. No tak, ale po tej grze ja mam wątpliwości co do interceptorów, gołych interceptorów, które generalnie nie mają żadnych tarcz, bazują tylko na zielonych kościach. No tak, ale one kosztują tylko 3 punkty. Trzy? Tylko? Tak, albo aż muszę powiedzieć, na gołe statki. No wydaje mi się, że tutaj aż to raczej Vader za 8 punktów, no w tej mecie... Tak. Chyba tak, ilość statków jest tutaj lepsza niż... no, ciężki Vader. Znaczy wiecie, ja wychodzę z założenia, że to są po pierwsze 2 statki, które są mu potrzebne do łapania obiektywów. Po drugie to są 2 statki, które jednak mają swój firepower z predatorami i z fokusem, bo strzelają jednak na samym końcu, więc on tego fokusa albo ma, albo nie ma i on to już wie. I po trzecie one są jednak super szybkie i na te bumpy
Bumpy są gorsze, ale wciąż jednak pozwalają te asy łapać, zabierać im pozycje i tak dalej. Także z tej perspektywy, no to wydaje mi się, że one są w porządku. Bo tak jak ja się zgadzam z Fisachem, znaczy to jest problem z wyceną Wydaja przede wszystkim, bo tam po prostu nie ma miejsca na więcej. No. No tak, bierzesz Wadera i niestety masz problem, bo 8 punktów troszeczkę masakryczne, dużo. No tak, no to wiesz, to jest po prostu 40% wygranej gry, jak tracisz Wadera i po prostu jest po temacie. No, taka strata jego, po tym jak tam są dwie tury gdzieś złapania po 2 punkty z obiektywów i nagle po prostu gra się kończy. Peter po tym jak stracił Wadera, to już wiedział, że jest po temacie. No i to się nie ma co oszukiwać, no to już było. Myślę, no tak, żeby dużo tych asów... To musiałby się nieźle napocić. Ja musiałbym mieć super kości w rzutach, a te same blanki. Bo już myśleliśmy, że ta gra się skończy trochę wcześniej, ale tutaj stateczki przeżyły i nie było zbierania paczek. Zakładałem taką wersję, że ty po prostu w turę wcześniej zbierasz dwie paczki i masz spokój. Nie musisz do nikogo strzelać. 3 punkty ci wychodzą, bo Malarus miała paczkę i dwie paczki zgarniasz i kolejna tura 3 punkty. Dziękuję, do widzenia. Właśnie patrzę w statystykę kostek i jestem zdziwiony, że mimo wszystko Piotrek miał przewagę 4 punktów nade mną w sumie, bo się spodziewałem, mówiąc szczerze, że mi się te kostki bardzo poprawiły tam po tym pierwszym engage'u czy dwóch, ale o dziwo. No... Ja miałem minus 2, Piotrek miał plus 2 prawie. No dziwne, zaskakujące. No miał też minus statków, tak. Dobrze, panowie. Tak czy inaczej, jeszcze tylko jedno zdanie chciałem powiedzieć, jeżeli pozwolicie. Znaczy ja mam w ogóle poczucie, że te wszystkie takie duże asy, to znaczy właśnie wejdę część tych statków takich, które były takimi trochę pewniakami w rozpiskach kiedyś, one są lekko za drogo wycenione. Kylo, Vader. Tam gdzieś takiego jednego punktu czasami brakuje, żeby to wmieścić. Co jeszcze powiedziałeś, proszę? Boba Fett, 10 punktów i połowa no, gry za nami. Pewnie też, tak. No dobra, chłopaki, dzięki wielkie za możliwość zagrania. Fajne doświadczenie. Ja dziękuję za możliwość komentowania. Obejrzę sobie potem, co mówiliście. Dzięki, chłopaki. Trzymajcie się. Dziękujemy i jeszcze raz serdecznie gratulujemy zwycięstwa i życzymy wszystkim oglądającym, słuchającym dobrej nocy. Fistach, bardzo dziękuję Ci za towarzystwo. Za I również wesołych świąt. I również wesołych świąt, tak najbardziej. I mokrego dyngusa. Mokrego dyngusa i świąt, muszę powiedzieć, może znajdziecie czas na X-Winga, czego wam serdecznie życzę, chociaż wiem, że święta nie są odgrania, ale może akurat znajdziecie czas, co na pewno będzie bardzo fajne. Spoko, fajnie. Trzymajcie się, dzięki wielkie. Na razie. No to i my w takim razie się żegnamy z wami. This is the way. Dobrej nocy i wesołych świąt. Wszystkiego dobrego. I do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. This is the Być way. Może we wtorek. Być może we wtorek. Dobrej nocy.